On miał strzelbę, to mnie nie interesuje. Jeszcze zobaczmy tego. Jego mościa, co kryją jego kieszenie. Tylko trzy, ten był jakiś biedniejszy. Małpy? A nie widzę żadnej. Oj, te węże, one są najgorszymi chyba stworzeniami, za cholerę nie widać. Tu się aż prosi na to, o taką łamigłówkę, wiecie, skakajcie tylko co drugi kwadrat czy coś. Tak, małpiatka. Mogę cię oskurować? Nie, niestety nie. Chyba, że akurat tak weszła między skały. Zawróciłem, oczywiście, że zawróciłem. Tędy. A, byłem tu. W porządku. Tam coś pływa. Czemu to na czerwono jest? Co to było? Trochę się cykam. Dobra, idziemy tutaj. Wiem, co to było. Ale to sobie może laczki jakieś złożymy z krokodylej skóry za to. Skóra. Tu mam się wspiąć po prostu? Nie. Aha, mogę tu przepłynąć. W porządku. A szybko to jest. Ten etap pływacki. Myślałem, że będzie, wiecie, jakieś bardziej penetracja jaskini zatopionych, a tu nic. Ale akcja w stylu właśnie Indiana Jonesa, jak zauważył nasz bohater, czy też Tomb Raidera. Udało się. Ucieszony. Jest. Jakaś kolejna woda. Co teraz? Mamy dwie ścieżki wyboru. Oczywiście standardowo poszedłem zupełnie w inną niż powinienem, ale może zaowocuje to jakimś słodkim lucikiem. Rzeźbiona butelka na lekarstwo. Pewnie jest droga. Jako antyk. Przytrzymaj, aby zebrać palani. Aha, to ten żółta roślinka. To nie chcemy jej i... Pływamy, pływamy, pływamy. Mamy to. Spacja wspinaczka. Zbadaj chińskie ruiny. Jumpa! Ja miałem rączki tutaj. A, dobra, żyję. Myślałem, że po prostu nie mogłem skoczyć, tylko trzeba było jakoś cicho się prześliznąć. Pewnie... Aha. Przycisk działa. Chociaż wejście tu może być ryzykowne. A nie, bo to jest jedyna droga. Dobra, myślałem, że tam mogę się wspiąć. Nieźle. Do sufitu się podniosła? Nie, mogę oddychać tutaj. Dobrze. Czyli woda się podniosła, czyli... Ergo, możemy wejść tutaj. Tylko którędy? Wystarczy tu się wspiąć? O, no jakbyś się postarał, to sięgnął, zwłaszcza, że tu lianka jest. Nie tędy. Jakieś wejście, już pewnie widzicie. Tutaj? Też nie bardzo. Po tych hasztach też nie wejdziemy. Tu jakiś stopień taki proszący się o wspinaczkę. Ale no tutaj to już powinien, bez jaj. Dobra, twórcy tego nie przewidzieli widocznie. Tam też się nie wślizgnę w żaden sposób. Oj, come on. Rozumiem, że woda się podniosła w tamtym pomieszczeniu, ale no mógłby sobie nie robić jaj i się wspiąć tutaj. Tu są liany, czyli w to miejsce na 100% mogę się wspiąć. Te? Drabinka taka, piękna, solidna. Też nic. Nie, no chyba nie każą mi wracać z powrotem tam.
No, chyba jednak każą. Tu też nic nie wskóra w tym przedsioneczku. Idziemy dalej. To dopiero co rozwaliliśmy. No jest niby jakiś kamień. Ale to na nim się bym nie utrzymał raczej. Aha, mogę je przesuwać, fajnie. Tu decha jakaś. Też nic mi nie da. Woda podniosła się w tym pokoju, lecz... No nie widzę opcji. Za bardzo tutaj. Dobra, czyli wracamy. Tam coś musiałem przeoczyć, jakąś lianę, jakąś linę wiszącą, coś w tym stylu. Co by oznaczało, że mogę się wspiąć. Tutaj nie ma takowej liny. Tam jest jakby... A! Nie wcisnąłem tego przycisku jeszcze wcześniej. Czyli było drugie przejście. A, który jak zauważcie działa troszeczkę inaczej, czyli otwiera mi górną drogę. Jesteśmy na dobrym tropie. Kolejna rzecz do rozwalenia. Kolejny element do rozwalenia. Tylko nie mogę używać broni, kiedy jestem pod wodą. Taki mały, wiecie... Żarcik. Tu nie. Tu też nie bardzo. No tylko nie mówcie mi, że będę musiał tą miejscówę powtarzać, bo nie, no tutaj dopiero teraz mogę się dostać, więc na pewno gdzieś jest wyjście. O! Poziom wody się podniósł, no i możemy pewnie teraz się wspiąć wesoło już w tym środkowym pokoju. Aha, całkiem górą wyjdziemy. Tak jest. Mission accomplished, chociaż troszeczkę mi zajęła. Wejdź do skarbca. Mamy skarbiec, co tutaj ze rzeczy? Wisiorek z brązu. Ciekawe, ile jest warty w sklepie. Teraz zrobię na sekundę przerwę. Sorry za ten cut, ale musiałem zrobić chwilową przerwę. Jedziemy dalej. Urna. No to ten stafik może być drogi, bo to wiecie, antyki, zabytki i tym podobne. Co to jest? Jakiś, nie wiem, zanim muszę to sprawdzić. Aha. Jakaś wielka łajba. Tylko nie mówcie, że teraz przeniesie się, cała ekipa przeniesie się w to miejsce. Chociaż raczej opcja... Tego szukam? O, druga część klucza chyba. Druga część kompasu. Ta kamera tak dziwnie zafiksowała. Czy tędy mam iść? Czy on po prostu się rozglądał, czy teraz mu na łeb nic nie spadnie? Podnieś kompas, znajdź wyjście, nim wszystko się zawali. Ha, ha, ha. Dobra. Let's do it. Brakuje mi w tej grze spadochronu. On by się przydał. Powiedział powoli, czy to oznacza, że nie mam trzymać cały czas? A? Nie, no to sobie chyba mogę pozwolić. Dobra, w porządku. Tędy. Wow. Znowu efekt światła. To jest fajne, o ile nie gracie o 3 w nocy. Akurat teraz jest jeszcze 12, także luz. Ale... The only thing I found was this ring. I bet it fits on the compass. Well, I don't know, everyone. Stick it in then. No, dokładnie. Druga część kompasu. This is some magical shit. My heart's a flutter in anticipation. I'll see you around, Jace. You know where I'm supposed to go, don't you? Oh, mate. Just know where you're headed. Okej, mamy magiczny kompas.
sukces w dokach. Porozmawiaj z Buckiem. Jeszcze raz, znowu nie mógł mi tego od razu powiedzieć. Zwłaszcza, że teraz chodzi o jakiś zupełnie inny teren. Gdzie jestem ja? Pam, 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 tutaj. O, to nie jest Buck daleko. Zrobimy jeszcze tą misję. I zakończymy tą sesyjkę nagraniową. Oczywiście, wiecie, render, potem automatyczny upload. Kończymy tą serię w ten weekend. Także postaram się sprężyć i ukończyć to dla was. Z wielką przyjemnością dla mnie, tego nie ukrywam. Podoba mi się ta gra. To byli nasi niebieskie stroje. Mogliby mnie tak podrzucić. Czekaj, czy zadziała tak jak wtedy, kiedy polowałem. Tak, zadziała, ale na tych złych. Tak, w sumie zrozumiałe, jestem nie na swoim terenie. Tu jest samochód i czy Buck jest daleko stąd? Gdzieś tam pokazuje wskaźnik, ale... No kawałek jest, ukryć się nie da. Wsiadamy więc. Mam nadzieję, że nie zabije się w tym samochodzie. Mapa teraz podklejona u góry. Opa! Nie ma takiego strzelania. A cwaniak wymanewrował. To ten z maczetą, ten jest nieszkodliwy przeciwko autu. Co, on żyje jeszcze? A tu cwaniak. Wow, wow, wow. Ej, poważnie? O, ale to było świetne. Że aż rzuciło mną kierownicę. I gdzie jest Buck? Gdzieś tutaj. O, lecznicze roślinki, super. Być może, może mi ich trochę brakować. Chociaż w sumie nie znam ich stanu, zaraz sprawdzimy. Były dwie, czy jeszcze trzecią gdzieś tu widziałem? Nie. To był zwykły liść, dobra. A, jest tutaj, faktycznie, to super mi... I kozy. Nie, to nie były chyba kozy. Jakieś zbyt dziwne mają te rogi. O, polujemy, to się dowiemy, nie? Ej, ej, nie uciekaj, nie zejdę po ciebie. Jeszcze druga tutaj padła, tak? Nie, nie, momencik. Zawsze... więzienie z drzew. Tam też... Aha, to są te ptaszyska. I dwie kuski spadły. A Buck natomiast jest u góry. Zrobimy tak. Weźmiemy misję od niego i sprawdzimy, czy ciała zostają. To jest... To mi ciekawi w sumie. Ile mogą tak... O, jeszcze kolejna. Ej, no była podziurawiona. Już zaraz z nim rozmawiam. Ja jeszcze żyję. Dobra. Przewróciła się. I co to jest za zwierzak? Wygląda na kozę, ale pewnie to jest jakaś odmiana. Nie, koźle. Dobra, może wykorzystać tę recepturę. Cóż to za receptura? Wykonanie przedmiotu. Chociaż skóra koźlęcia była do czegoś mi potrzebna, takiego fajniejszego. Plecak na łup, tak? Nie, tu chodzi o dingo. Kurde, jedną skórę dingo brakuje mi. Torba na uzbrojenie. Skóra koźlęcia. Fuck yeah. Ale to na ładunki. A ładownice z czego są? Z dzika. Cały czas brakuje mi dzika. Torba na uzbrojenie. No dobrze, więcej ładunków, więcej bajerów. Tylko droższy zakup amunicji. Ale no to cóż. Strzała podpalająca. Tego nie chcę na razie, nie używam łuku. Być może w jakimś takim odcinku niepoświęconym misjom zarzucę sobie łuk. Jednak, wiecie, czuję się o wiele bezpieczniej, kiedy mam snajperkę przy sobie i karabin. Coś szybkiego i na daleki dystans. Keith just cries all the time. She's become a bit of a drag.
Just shut up. No. We got a little history lesson for you. Listen up. Remember Zheng He? Ej, poważnie. Collect riches for the Mings. Remember him? Yes, Mr. Fox, sir, of course I remember. Answer that like that. Right? When I ask you a question, answer me back. All right? Well, fucking Zheng He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong goes fucking AWOL with his ship's hold at the Chengyang full of Barclays, right? And he settles right here, enslaves all the locals, but Zheng He, fucking Zheng He, he sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jay's very astute. Well, the treasure, nobody knows where it is. It's not on the boat anymore. Hmm? And Lin Kong, our fuckers know where to be found. Treasure hunters have been after that crap ever since. Even the bloody chaps tore the island apart looking for it, but nobody knows where it is. So best not to all chase. Hmm? Chin up. Good luck. No mam nadzieję, że tutaj znajdziemy ten nóż. A jeszcze mam taką skromną nadzieję, że będzie to kolejny zawiksowany level, bo wiecie, my jesteśmy jakby wybrańcem, który ma zmienić oblicze tej ziemi. I chciałbym, że i myślę, że kiedy już sięgniemy po nóż, będzie jakieś takie, wiecie, kontakt z bogami, bożkami czy z siłami nadprzyrodzonymi. Chociaż wcześniej było to wywołane jakby jakąś substancją dziwną, ale tym razem może dojść do czegoś prawdziwego. Zobaczymy. Co on robi? A mogę przestać pchać ten wózek? Mogę. O, jeszcze podpalił mnie. Ej, no, trzymam kół. Fuu, mało brakowało. Jeszcze raz kół. Czy mam jakąś inną broń? Nie bardzo, muszę tym się posłużyć. Strzał w głowę wyszedł, okej. Okay. Malutko mamy pocisku. Strzał w głowę. Czyjeś klucze to można opylić. Trochę dziwne, komu się to przyda, ale kawałek stali, wiecie, można zawsze zrobić jakiś pocisk. Okej. Okay. Ten celownik jest potworny, bardzo mało w nim, przez niego widać. Jakaś inna broń. Tu brak amunicji praktycznej, ale oni mają kałachy na bank przy sobie. No dokładnie. Czyli zamieńmy ten mały piździk. Gdzie on jest? Tutaj. R przyładowanie. Nie przyładowanie. Podnieś, po prostu podnieś broń. Nie mogę? To jest nonsens. Chyba, że mam kałacha przy sobie. Mam taki heavy sprzęt. A mam też kałasznikowa. Dobra, wszystko jasne. To zaczynamy strzelać, a nie biegać jak debile. O, amunicja jak na zamówienie. Jeszcze lek. Super, że mnie znalazłeś. Ej, no poważnie? Nie trafiłem ani pociskiem? Opa. Leczenie, błyskawiczne, super. Instant heal, nie kill. O, trafienie zaliczone. Dobra, drugie też. Jeszcze dwa cele. Nawet trzy. Ja się powinien wychylić zaraz. Halo? Widzę cię na minimapie. Sprzątnięty. Jeszcze jeden. To nie pora do paniki. No, tu nikt nie panikuje. Może przez chwilę, jak nie miałem życia. Ale się poskładali w jednym miejscu. O nie. Dobrze, szybko kasę zbierzemy. Kwarcowy zegarek. Paczka kokainy. A jakby tak ją zabrać do Ameryki, to pewnie na niej by zarobiła. Ale tutaj... O, snajper. Ja nie będę pomału szedł. Co ty, chłopie?
Jeszcze jeden? Gdzie? Ty, ty gościu. Aj, chybiłem. Dwa razy. Teraz słyszeliście, było pełne skupienie, ale i tak za dużo mi nie dało. Dobra. No koleś, muszę cię trafić. Dobra, trafiony. Aj. Dobra, strzał w głowę. Nie mamy za dużo amunicji i jeszcze płonę do tego chyba? Nie. Ale uleczyłem się. Tu wszystko płonie. Ciekawe, czy rozprzestrzeni się w moją stronę też. Staniemy na kamyczku, będę bezpieczny. O, pięknie, mamy do tego karabinu. W cholerę pocisków. 80. A kto tam jest? Opancerzony skurczybyk, ale tam wszystko już płonie. O, nie udało się go zabić headshotem, niestety. Ale zgarnijmy amunicję za to. Znów 80, także wyszedłem do przodu. Zardzewiały nóż. I ten miał snajperkę. Tu był snajper, w tym miejscu. I wyżej chyba jeszcze. Tam wyżej się nie dostanę, tak? No, niestety. Apteka. Obejść obozowisko, obejrzałem. Zamienię sobie na kałasza. Jest odrobinę celniejszy. Co oni tu zawalają? Dobrze, że tego jeszcze nie strzeliłem. Ale sprawdzimy, jak to wy... O, jajajajajajajajaj. Sprawdźmy, czy da się. O nie, myślałem, że całość runie. Hop. Ten dzikus biegnie jeszcze do nas. Żeby, wiecie, podpalić nas. Skoro on już nie żyje, to jeszcze nas chce pociągnąć do grobu. Kolejne 50 punktów za headshoty. Pozbierajmy. A, jeszcze jeden biegnie. Ale nie dobieg. Wiecie, co wam powiem? Tak wam powiem. Nie, zupełnie nie, to było głupie. To było na maksa głupie. Okej, fart. Chciałem rzucić oczywiście nad Mołotowem. Ej, co mi zabiło? Oj, kiedy był checkpoint? Kiedy był checkpoint? Tutaj. Nie ma lipy. Heavy machine gun. Piacz. Podpaliłem jeszcze jego. Łop, leczenie. Najpierw, okej, druga śmierć, kurde, najpierw robimy sobie medykamenty, to jest plan na przejście tego. O, coś nowego. Podwójna śmierć z przestworzy. Fajny skill, swoją drogą, aczkolwiek my sobie tego nie mogę jeszcze. A weźmy ognioodporność, mamy dwa punkty. No jest w miarę wkurzająca, więc luz. Rzut nożem, no tego nie chcę. Na to czekam. Więcej misji trzeba ukończyć. Tak, pochwal się dziarą. I jeszcze wykonanie przedmiotu lecznicze. Wykonaj. Dobra. I drugie podejście. Sam się zabił, o nie.
Dobra, dwóch skasowanych. Hej, leżeć. Teraz tu się ukryjmy. Zasadźmy. Dobra, trafili mołotowem. Jakieś inna broń, na przykład kałasznikow. I jest ich tam czterech. Jeden już nabiega. 3, 2, 1 powinien się pojawić. Ha, trochę potrwało zanim go ściągnąłem. Kolejny biegnie. Dobra, następna dwójka. Trochę go zatrzymałem. I został chyba jeszcze snajper, tak? Strzał w głowę. Aha, i on jest tam. Zabity. Teraz zbieramy amunicję. Gdzie to, gdzie to, gdzie to? Tutaj mamy iść. Porozmawiaj z Buckiem. Aha, czyli używamy kompasa i chyba wyjdziemy stąd. Kompasu. Simply kompasu. Wejdź do mistycznej sali. O, już czuję te artefakty pradawne, które tu będą spoczywać. No, przycisnę się. Już. O, Varan chyba, tak? Czy krokodyl? Varan. Coś tam ze skóry varana było przydatnego, ale już to mamy. Jak się wesoło zdarzyło. Jesteśmy w mistycznej sali. Tutaj to wygląda, jakby coś tu było ukryte, nie wiem. Bo tutaj mamy jeszcze takie elementy do przedmioty kultu do znalezienia. To są takie typowe znajdźki. 130 sztuk jest ich rozrzuconych. I to odrobinę wygląda w taki sposób, jakby tam była właśnie jedna z nich. Aczkolwiek no, nie znalazłem jeszcze ani żadnej. I wsadzamy tutaj kompas, jak nie mam. Ej, nie chciałem strzelić. Dlaczego on nie wsadził kompasu tam? Skoro było takie ewidentne miejsce na to. Podpucha. Przypadek? A nie, znajdź tajne przejścia, czyli pewnie będą kolejne dwie sale opiewające na jakichś zagadkach i dzięki temu zbierzemy dwa jakieś kółka, ornamenty, czy też zabijemy varana. Zaczął pędzić na mnie. Skóra varana jest. I teraz tu. Następnie tutaj. Ta animacja mógł sobie darować. Zbadaj głębiny. Zaliczone. Kolejny varanos z Komodo. Tak, jeżeli pierwszy raz słyszycie nazwę varan, to jest przodek smoków, największy, jedyny w zasadzie uważany za jedynego żywego dinozaura. Tak się mówi. Tak, to jest wiedza pozyskana dzięki Hokus Pokus Różowa Pantera, kiedy byłem dzieckiem. Nie wiem, na ile to jest prawda. I są to największe jaszczury. Chyba. Tak, wiecie, tak zakładam. I świetnie śpiewają. To właśnie odnośnie gry. Ta-ta-ra-ta-ta-da-da-ta-ta. W dżungli. Wow. Pagoda. Dziwne. Japońska pagoda w środku tropików. O nie. Wspinamy się. Tu ostre wiksy. Cudem uniknął śmierci, jak zwykle. Tędy nie wejdę. Nie wyjdę. Ajajaj, nie widzę ich. Po prostu ich nie widać. Op. Tu wskoczę? Nie, na razie nie. Dotrzyj do skarbca. Lecę do skarbca. Te warany są jeszcze w miarę... Żyjesz jeszcze? Już nie. Są w miarę widoczne, to chociaż tyle.
Nie ma dziury. No okej. Okay. To było dobre, taka zwykła dziura. I tak bym wpadł w nią. No, mamy kolejny kawałek kompasu. Tylko właśnie, to chyba... Fuck! Trzeba trzy części kompasu chyba zdobyć i wrócić tam na środek. Co? Cutscenka jakaś? Wszystko płonie. Dobra, uciekamy. Opuść świątynię, nim wszystko się zawali. Się robi. Jumpa! I gdzie biec? Tutaj? I w tą stronę. Bam! Nie wiem tylko czy nie, w górę muszę przebiec. No i w tej grze bieganie zrobione jest w sposób świetny. Jest tak, że... O, łap! Quick time? Nie, nie chcę quick time'ów. Jest, udało się. Jest właśnie, wciskamy raz shift i nasza postać biegnie aż do bólu. Nie ma czegoś takiego, że po paru metrach się zatrzymuje, jak w Residencie Operation Raccoon City. W czymś jeszcze tak było dziwacznie zrobione. W Hitmanie trzeba było trzymać shift. You call the shots now, eh? Is that what you're doing? Hector, apparently I'm no longer calling the shots, so dismantle everything and the key's open from there, Captain Chen. Wait, yeah? Wait! Hold on. What's that, mate? You're calling the shots. Hector! Good news. Jestem ciekawy, czy on w ogóle go trzyma. Czy to nie jest jakaś ściema? Chociaż on jest takim pozytywnie zakręcony, więc chyba nie zrobiliby z niego bardzo złej postaci. Czy to już koniec? Czy już kopa wskaże nam prawdziwą drogę? Skarby ziemi wykonane tymczasem. Porozmawiaj z Buckiem. Znowu? Naprawdę? Ale ciekawe, że nasz bohater sam się zaczął już z tego śmiać. Że nie mogłeś mi od razu powiedzieć? Teraz tutaj. Ale szczęśliwie się złożyło, że mamy tutaj punkt kontrolny. Posterunek Amanaki. A to chyba był ten pierwszy, który zdobyliśmy, więc... Nic... musieliśmy go mieć. Ta podróż byłaby szybka. To w takim razie wykupię sobie jeszcze amunicję, bo dawno z tej możliwości nie mieliśmy takiej możliwości. I zostało nam 200 kasy. Idealnie na towary, kamizelkę kuloodporną. I dokupimy sobie perka do niej. Mam nadzieję, że będzie się grało o wiele przyjemniej. Teraz tak, escape, umiejętności. Ciekawe ile ich mamy tak swoją drogą. Dwa punkciki. Bierzemy sobie kamizelę. Aha, załóż odpowiednio kamizelkę kuloodporną, aby uniknąć 50% obrażeń, czyli muszę na pewno kupić to, ale to i tak jest jeszcze dla nas niedostępne, niestety, czyli będę ten jeden punkcik, to już, dobra, kupię sobie coś. Seria eliminacji. Co tu jeszcze mamy? To mamy. Uniki, no nie wiem, czy to jest jakoś super potrzebne. Ale przeładowanie na celu to jest fajne, myślę, że przyspieszy nieco rozgrywkę. Ekspert od broni długiej zwiększa celność przy strzałach niemierzonych z większego kalibru. Tak w skrócie można to ująć. I dobra, w tym miejscu żegnam się z wami. Komentujcie, oglądajcie, subskrybujcie. Dziara nam cały czas rośnie. Jeszcze kolejny punkt teraz w tej chwili dostałem. Także od razu umiejętności. A nie, to był po prostu, wykorzystałem go zanim się o tym dowiedziałem. I trzymajcie się. Pa, pa, do kolejnego odcinka. Dzisiaj jeszcze na pewno trafią na kanał 2.